Ale mordeczki, dawno w sumie tak się nie witałem i trochę się stęskniłem jakby za takim stwierdzeniem, bo to jest zawsze takie fajne, miłe stwierdzenie generalnie. Stęskniłem się za tym, ty również stęskniłem się ogólnie za nagrywaniem podcastów, więc mam już jeden nagrany z pewnym Wojtkiem, który pewnie już będzie opublikowany, jak to będzie publikowane, ale stęskniłem się za jeszcze jedną rzeczą, otóż stęskniłem się za rozmową z innym Wojtkiem. Jest dzisiaj ze mną po raz drugi Wojtek z bloga Ogiem Bagiennika i dzisiaj sobie zrobimy takie podsumowanko maja. W sensie, co widzieliśmy? Każdy z nas właściwie, no, mamy tam 2-3 tytuły, które widzieliśmy razem, więc trochę dłużej na ten temat porozmawiamy. Może tak później kto z nas osobno widział tak w jakimś takim lekkim skrócie. Może troszeczkę o newsach pogadamy i co nas czeka w ogóle w czerwcu. I mam nadzieję, że taki podcast będzie takim rytuałem comiesięcznym. Aby dłużej już tam nie gadać, tak samemu do siebie, zaproszę teraz Wojtka do rozmowy. Cześć Wojtek. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ach, nie ma problemu, ja cię zawsze miło goszczę u siebie, więc mam nadzieję, że co miesiąc będziesz moim gościem na początku miesiąca. Na pewno, też mam taką nadzieję właśnie. No tak, bo czasem zgrać terminy też nie jest łatwo, ale niedługo zaczynam urlop, więc będę miał i czas coś więcej pooglądać i będę miał czas ponagrywać. Bo jeśli chodzi o maj, to tak filmowo w kinach, tak chyba to chyba szało, bo a na streamingach też w ogóle. Bardziej w serialach właściwie pod koniec miesiąca było więcej, typu no, Stranger Things, tak de facto, no nie? Tak, dwa odcinki. A czyli dwa odcinki zobaczyłeś? No ja w sumie dzisiaj kończę drugi. I póki co jest spoko. Jak zwykle jest fajny klimacik, ale widać, że ten sezon będzie taki chyba bardziej mroczny. Ale też widać, że naprawdę dostali teraz więcej hajsu. Odbidać ten poziom techniczny o wiele lepszy. Ale porozmawiamy na koszmaru z ulicy Wiązów na przykład. Miałem wrażenie, że bardzo nawiązują z tym głównym złolem. Tak, a żeby było ciekawiej, to tego głównego złola, wiesz kto gra? Robert Englund. Dokładnie. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest on. Wow. Słyszałem newsa, że występuje w jednej z ról antagonistów, tak? Jakiegoś potwora, coś tam, nie? Więc podejrzewam, że to może być on. Ale faktycznie to jest... To wszystko pasuje generalnie, tak? No bo faktycznie jak w tym pierwszym odcinku coś tam się dzieje, nie chcę dużo spoilerować, no i nie dzieje się w czasie rzeczywistym, tylko w innym czasie, w innym świecie, no to takie właśnie czuję tu nawiązania do koszmaru z ulicy Wiązów, no i estetyka tego potwora też jest dosyć podobna. Więc no fajne nawiązanie, oczywiście muzyka też robi robotę. Dużo szlagierów, dużo wątków też mi się wydaje. Ale to myślę, że do Stranger Things to może wrócimy za miesiąc. Myślę, że w tym ciągu obejrzymy te 7 długich strasznie odcinków. Nie chcę myśleć, co będzie dalej, bo na początku lipca to kolejne 2, z czego pierwszy ma trwać chyba 2,5 godziny. Myślałem właśnie, że finał ma trwać 2,5 godziny, ale film oddzielny, już nawet nie jak serial. No dokładnie, tak. No, a już tak nawiązując do tego, o czym będziemy teraz mówić, to będziemy teraz opisywać w sumie 2 filmy, które są de facto krótsze od ostatnich odcinków Stranger Things. W takich czasach żyjemy. Co zrobić? No, więc już przejdźmy do meritum. Ja tak proponuję zacząć od czegoś odlotowego. Czegoś takiego lajcikowego, na którym nie za dużo nie trzeba myśleć, bo w sumie, znaczy można, ale nie trzeba, bo po co? W sumie lepiej się chyba przyswaja niektóre takie filmy akcji, na których się nie myśli, ale z drugiej strony też dobrze jest pomyśleć, bo to tak bardzo fajnie nawiązuje do pierwszej części. Oczywiście mówię o filmie Top Gun. Top Gun, który wyszedł po 36 latach. Tak, 36, bo ja mam 36 lat, a Top Gun 1 to jest mój rocznik. To jest film, w który tak nie do końca wierzyłem, właściwie. Nie do końca wierzyłem, co ci się uda. I udało się dosyć nieźle bym powiedział. Nie no, jakby dla mnie to jest największe zaskoczenie tego roku, bo w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań względem tego filmu. Poszedłem, bo były dobre recenzje i mnie oczarował stroną przede wszystkim wizualną, bo fabularnie to tak klisza na kliszy, że tak powiem. Tak, tak, ten film jest kliszowaty prawie,
do granic niemożliwości. Są tam pewne zmiany. Zawsze mi się kojarzy właśnie, jak bohater wraca po wielu, wielu latach do jakiegoś miejsca i gdzie poznaje chociażby syna, córkę swojego, nie wiem, bliskiego, przyjaciela, kogoś z rodziny, to zazwyczaj ten syn jest przeciwieństwem tego typa. Jest taki nieokiełznany i tak dalej, nie? A tutaj ten ziomek, w sensie właśnie syn Gusa, jest spoko ziomkiem od razu. Po prostu się go lubi od razu. Widać, że nie jest jakimś imprezowiczem, coś tam, nie jest zatufanym w sobie. Po prostu jest to Gus po prostu w wersji mini, junior w zasadzie. A czy co mi się w tym, i tak, to co właśnie mówiłeś, technicznie ten film jest rewelacyjny, no tym bardziej, że Tom Cruise, jak jest producentem, to on bardzo dużo narzuca swoich rzeczy i to czuć w tym filmie. Bardzo to czuć. Tak samo jak Mission Impossible był, jak on robił te skok Halo, albo jak skakał między budynkami i tą nogę sobie tam uszkodził, no to tam pobiegł dalej, w ogóle się tym nie przejmował. No człowiek orkiestra generalnie. I no i tego co pamiętam, Tom Cruise ma licencję pilota od 1989 roku. Więc on tymi samolotami umie latać i to czuć. Ale też czuć, że reszta obsady też dobrze się czuje w tych kokpitach, bo oni chyba też musieli zostać przeszkoleni. Oczywiście może nie na takich prędkościach, jakie robią, ale wiedzą, jak się zachowuje po prostu człowiek w kokpicie samolotu. Nie wiem, dla mnie ten film to takie trochę też porno militarne, że miałem wrażenie, przez to, że te samoloty były takie faliczne, to miałem wrażenie, że zaraz dojdzie do takiej sceny jak w Titan, tylko zamiast samochodu będzie samolot. Jest to chyba najbardziej dziwna i kontrowersyjna wypowiedź, jaką usłyszałem. Za dużo Titan generalnie, w 100%. No nie miałem takiego skojarzenia. Ale dlaczego ten film budził we mnie jakieś różne skojarzenia? Tak jak z Gwiezdnymi Wojnami na przykład bardzo. Ta cała misja tych głównych bohaterów wzbudziła we mnie skojarzenie ze zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, bo to jest dokładnie to samo. Tak, dokładnie. Mamy 2,5 minuty, czy tam ile, czy akurat tam nie było czasu podanego, ale tak, trzeba po prostu trafić tym idealnym pociskiem w środek czegoś, żeby to wybuchło. Tak, bo sama fabuła to jest taki właściwie tylko pretekst do pokazania jakby różnych relacji między nimi, do odwołania do pierwszej części, no i pokazania, jak się fajnie lata, po prostu. No i pokazano oczywiście, że jesteśmy super, super żołnierzami i potrafimy biegać bez koszulek. To z kolei, ta scena, znaczy bardzo... Bardzo fajna scena, chill taki, super, generalnie, jak oni tam grają w siatkówkę plażową. Nie, to nie siatkówka, no grają na plaży piłką w coś. To jest chyba oni futbol, też futbol, taki trochę futbol amerykański chyba grali, czy coś. Tak, tak, bo mieli tak, mieli jak piłkę od rugby, więc u nich to rugby to za ostre, więc futbol amerykański. To miałem skojarzenie, jak oni się tam wciskują to z Rockiem 3, nie? Rockiem 3, przepraszam, 4. Jak, nie, 3, dobrze, Rocky 3. Tak, Rocky 3, jak Rockiego trenuje Apollo i on nie może tam pobiec szybciej niż Apollo, w końcu mu się udaje biec i oni potem skaczą w tych falach i obciskują, nie? Takie miałem skojarzenie po prostu. No ale co w tym film, znaczy ja byłem zaskoczony tym filmem, że poza tym, że on bardzo dobrze działa technicznie, na zmysły i w ogóle, to ja tak parę razy tak trochę mi się płakło, nie? Bo generalnie ja nie jestem fanem jedynki, bo jedynka jest dla mnie, może nie fatalna, to jest zbyt grube słowo, ale przeciętna. To jest takie 6 na 10 i w sumie 3 oczka to chyba za to, że te samoloty fajnie latają, szczególnie w tamtych czasach. No ale tak te relacje, albo wątek w ogóle miłosny, tam to w ogóle nie istniał. Znaczy on był, a potem scenarzyści chyba zapomnieli o nim. I w ogóle zapomnieli go skończyć. Po prostu tam była jakaś scena łóżkowa, ona wyszła z pokoju i już nie wróciła. Tyle. A tutaj bardzo fajnie odwołują się do tej klasyki. Są fajne rzeczy właśnie typu, że ta jego miłość teraz, no to była przecież w jedynce wspomniana, bo jakiś tam generał wysłał Toma Cruza właśnie na jakąś pustynię, bo miał romans z jego córką i to była taka zemsta na nim. No ale użycie, w jaki sposób użyli postać Vala Kilmera, to mi się zrobiło tak, no, na serduchu ciepło. To, że on grał w tym filmie, to też było fajne, że mu dali jakby, mimo jego stanu, że pozwolili mu wystąpić. Tak, dokładnie, więc no, to właśnie było fajne właśnie, że
takie zakończenie jego wątku i zobaczenie w ogóle jeszcze Vala Kilmera w jakimkolwiek stanie, w sensie no, na ekranie, gdzie w sumie grał trochę z siebie, tak? Znaczy, no wiadomo, chodzi mi o jego chorobę. Więc też fajnie ten film oddziałowuje, jeśli znamy chociaż te elementy świata pozafilmowego, nie to, co się dzieje na ekranie, tylko poza nim. Czyli wiemy, że Tom Cruise faktycznie ma licencję pilota, ja wierzę w to, że on umie tym samolotem latać. Ja wierzę w to, że on się cieszy, jak wsiada na ten motor i na nim szybko pędzi. Ja również wierzę w to, że Tom Cruise jest niski. Bo jest piękna scena, jak stoi obok tego, zapomniałem nazwiska, no tego Synagusa, aktor mi wyleciał. Dokładnie, dokładnie. Tak, i są tam takie kadry i to on jest wyższy od jego głowy, nie? Więc nawet wierzę w to, że Tom Cruise jest niski i przede wszystkim wierzę w to, że faktycznie no, Val Kilmer choruje, tak? No bo wiadomo, że no, z jego stanem zdrowia za dobrze to nie jest. No i właściwie, no ja trochę właśnie tutaj się rozgadałem na temat tego Top Guna i tak jak mówisz, no scenariuszowo to jest trochę jak jakaś gra komputerowa. Mnie najbardziej rozbawiło jednak to, że w Top Gunie na przykład nie zostało wspomniane ani przez moment, z kim oni właściwie walczą. Tylko cały czas było wróg. Żadne tam państwo, żadne nic, wróg po prostu. Tak, to jest trochę jakby, nie wiem, bali się urazić jakieś inne państwo, czy coś. Taki zbyt duży uniwersalizm w tej sytuacji, który odbiera trochę tego realizmu, a z drugiej strony no, chcą kłaść na ten realizm jakiś tam, powiedzmy, nie? Chociaż to chyba też nie... Ja nie znam się też na tych samolotach aż tak bardzo, czy wiedzieć, że 10 machów to jest naprawdę bardzo dużo, czy to jest tak, że da się to wytrzymać, czy człowiek po prostu mózg mu wysadza, nie? Ale też fajnie było zobaczyć Eda Harrisa w epizodycznej roli i Johna Hamma, który kojarzy mi się w ogóle, jego postać, którą gra, był taki serial w latach 90. Jack, Wojskowe Biuro Śledcze. I tam no, jeden z tych głównych... Oglądałem. Nostalgia to, nie? No, ale no. To mi się wkrótce, bo też tam chodziło o tam latali tymi samolotami i on grał jednego z tych głównych bohaterów i po prostu jakby zrobili jakiś remake, nie wiem, no remake, kontynuację czy coś, to Johna Hamma od razu, on świetnie wygląda w tych garniturach marynarki wojskowej, tak? No to jest bardzo no, przystojny tak właśnie... mężczyzną, trzeba powiedzieć. Tak, on zawsze ma dobrą prezencję, znaczy wiadomo, Mad Men głównie, na tym się właściwie wypromował, na tym serialu, potem go kojarzę tam z tego, z Baby Driver, on miał tam parę ról większych lub mniejszych, chyba bardziej mniejszych, znaczy drugoplanowych, ale dosyć tam chyba i istotnych, więc chyba jeszcze trochę przed nim, mam nadzieję, bo w sumie lubię Ziemeczka. A! Jeszcze grał w tym serialu Kimmy Schmidt. Nie wiem, czy oglądałeś. Nie, chyba. To jest serial... Tylko ja też oglądam. To jest serial komediowy Netflixa, którą laska jest więziona chyba przez 15 lat w jakimś tam bunkrze. I potem wydostaje się i próbuje sobie poradzić jakoś w nowym życiu. No, i ona tam poszła, bo właśnie John Hamm był takim pastorem, który jej wmówił, że wszystko jest fajnie i tak dalej. Pokazał swoją ideologię i po prostu ją tam de facto więził, tak? A w końcu się wydostaje i próbuje sobie jakoś poradzić w tym życiu, a jest taka dosyć głupiutka, bierze wszystko, nie? W ogóle bardzo sympatyczny serial. No i z tego jeszcze kojarzę, no właśnie, więc tam wszedłem na ten film Weba, Dobry Omen, Źle się dzieje w El Royale. Właśnie, tam jeszcze grał. O, to był dobry film. Tak. Strasznie fajny, no w ogóle ten film strasznie doceniony w ogóle. A tam taka obsada w ogóle była, nie? No. Ten Hemsworth po prostu w jednej ze wspanialszych swoich ról, gdzie właściwie nic dużo nie robił, tylko szedł platą na wierzchu i to wystarczyło, żeby ten film był wspaniały. No, więc tak krążymy wokół tego Madmana i tak Madmana Top Guna. I no, jedyne co mogę jeszcze powiedzieć na koniec na temat tego filmu, że można to faktycznie, to co mówisz, można się czepiać, że nie ma jakiegoś tam realnego wroga, że to wszystko jest takie trochę komputerowe, że właśnie dużo klisz, no tak, to faktycznie dużo jest klisza na kliszy. Jakoś to mi nie przeszkadzało, bo jednak czułem jakieś serce w tym filmie i z pewnością jest to jedna z bardziej udanych kontynuacji, myślę, że w dziejach kina, jak dla mnie. Może oczywiście nie top 3, ale w top 10 czy top 20 spokojnie by się znalazło. Nie, też można chyba go spokojnie oglądać, tak jak ja na przykład, bez znajomości oryginału, znaczy tej pierwszej części, że sobie spokojnie się jakoś odnalazłem, wiedziałem jakby, kim są dla siebie bohaterowie. Tak, bo ty masz to krótkie wprowadzenie, to jest no pewnego też jest rodzaju taki chyba trochę requel, jak mi się wydaje. Jest jedna postać główna z pierwszej części, ktoś tam się pojawia i w sumie bazuje na młodej ekipie, a w sumie tak de facto fabuła jest
generalnie dosyć podobna. Więc no, ja tam daję temu, znaczy daję, jak wyszedłem z kina, dałem temu filmowi tam, myślałem, 7 dam, 7,5, dałem 8. A teraz przemyślałem, znaczy 2 dni temu przemyślałem. Tak samo dałem 8. No, ja tak przemyślałem, tak się 8,5, ale potem pomyślałem, że w sumie bardzo mało było takich dobrych kontynuacji, które oglądało się tak bez jakichś tam większych zgrzytów i tak dalej, że się waliło ręką o głowę. Tak naprawdę te wszystkie wady tego filmu to też się bardziej zauważa, jak wyjdziesz z seansu i zbierzesz wszystko do kupy i zaczynasz to na elementy pierwsze rozdrabniać. Przynajmniej ja tak miałem, więc jak dla mnie spokojnie 9, chociażby za właśnie te, za te aspekty techniczne, za tą nostalgię, za trochę poruszenie właśnie takie emocjonalne. Wiadomo, jest dużo klisz, albo końcowa scena też mnie rozwaliła, tak jeszcze wrzucę. Jak oni są już na tej terenie wroga i przeżyli ten standard, wiadomo, to jest Tom Cruise, on zawsze przeżyje. I tam są nowoczesne samoloty w ogóle, jakieś nie wiadomo skąd, nie? Nie wiadomo skąd i mają, nieważne, to jest nieistotne, ale znajdują tam jakiegoś F ileś tam, co on tam robił, tak generalnie, tak, który ma w muzeum stać generalnie, a nie tak od hangarze jakimś. Nie no, może był jakiś symbolizm, że ten Maverick, jak to się nazywał, też taki stary, ale jednak jeszcze sprawny, jeszcze da radę. No chyba tak, że jednak, że tam, no dokładnie, tak, to co mówisz, no, coś tu może być. No i że jednak ta współczesność nie zawsze może wygrać z klasyką, nie? Akurat w tym momencie z klasyką wygrywa, bo druga część jest o wiele lepsza niż oryginał, co się rzadko zdarza. I to nawet nie chodzi o to, że ten film oglądałem jakoś dawno temu, ja go widziałem, a czy dawno temu też go widziałem, ale widziałem go, nie wiem, 2 lata temu chyba go odświeżyłem i tak właśnie tutaj bardziej widzę współżycie między tymi wszystkimi bohaterami, a tam trochę mi tego brakowało. No nic, więc oceniliśmy już nowego Top Guna, więc ja daję 9, Wojtek 7. Generalnie ja polecam do kina, zdecydowanie do kina, bo to jest film idealny do kina, czuję się te efekty, te wszystkie turbiny, te latające potwory w powietrzu. To jest bardziej takie się, że doświadczenie niż film, że to jest bardziej doświadczenie niż film. Słowo. Powiedział. Tak, to jest chyba właśnie idealne słowo właśnie, nie? Że to właśnie takie doświadczenie właśnie filmowe na sali kinowej. No, pewnie potem sobie go obejrzę, jak będzie na jakimś streamingu, ale właśnie pewnie jakbym tak obejrzał w domu, to tak chyba by tak nie wybrzmiał, tak jak w kinie. No dobrze, już zejdźmy z tego Top Guna, bo tu już więcej chyba nie ma nic do omówienia, tak naprawdę. Myślę, że przy tym filmie będziemy mieć więcej do omówienia. Udało nam się i mnie, i Wojtkowi obejrzeć ten film przed premierą. Mi się udało na pokazie prasowym, Wojtkowi się udało, po prostu w kinie był puszczany. I to całkiem sporo było tych pokazów przedpremierowych. A mówimy o filmie Men. Ja może ty, Wojtku, teraz zacznij. Co myślisz o filmie Men? Nie no, jakby mi się bardzo podobał ten film. Przede wszystkim, jeśli chodzi o budowanie klimatu i o rolę oczywiście Jessie Buckley, która jest, uważam, fenomenalną aktorką i tego, nie wiem, właśnie jak się jego nazwisko wymawia, Rory Kinnear? I w ogóle o te plenery, o te zdjęcia, dźwięk, całą tą otoczkę. Fabularnie nie pamiętam, nie wiem, drugi raz musiałem to obejrzeć, żeby się skupić na fabule, bo się na klimacie skupiłem bardziej niż na fabule. Tak, bo ten film świetnie w ogóle buduje ten klimat, od pierwszej minuty aż do ostatniej. I bardzo potęguje i tą zmianę gatunków, która jest zauważalna i wiesz, w którym miejscu się ten gatunek zmienia, wiesz, od dramatu, po chwilę kończąc na horrorze i takim body horrorze, którego wiesz... No, Cronenberg generalnie lubi to, nie? No, ale właśnie... Nie, oczywiście, jest... cały czas jest to samo, co u A24. Wszystkie filmy A24 dotyczą traumy, no i tutaj też musi być oczywiście trauma. No tak, tu jest trauma i to tak grubo. Gruby mi nic nie szyta, bo jest właściwie ta trauma przekazana przez 8 postaci, można właściwie 9, powiedzmy, że 10, nie? Chodzi mi o Jessie Buckley, jej byłego męża i 8 wcieleń Rego Kineara, chyba, Renego Kineara. No. A, jeszcze tak... Nie wiem, właśnie nie wiem, jak się wymawia. No tak, ja też właśnie. Znaczy, wiesz, ja ostatnio, jak pisałem recenzję, to wpisywałem inne imię, ale to już inna rzecz, nie? Ale się odprawiłem. No, a to trochę... No to w ogóle nie... Oni nie są w ogóle spokrewnieni, bo tam, mówię, Ogarm, Kinearze. Oni są w ogóle chyba niespokrewnieni, tak? Mają takie same nazwisko. Ale w ogóle Rory Kinear to tak, to jest jego życiówka. Ale to w ogóle spoko aktor, który gdzieś tam się pojawia. Na przykład ja go strasznie lubię za Penny Dreadful, gdzie grał potwora Frankensteina.
Frankensteina i był też taki film brytyjski Rok za rokiem. Takie czarne lustro, tylko trochę lepiej zrobione, bardziej realne i każdy odcinek tam parę lat do przodu się posuwała fabuła i to było w sumie jednej rodzinie i różne tam relacje i on grał jedną z głównych ról i tam też był spoko. Za to byłego męża, Parper, którego gra Papu, Papa, Esideu, nie mam pojęcia kto to jest, a sobie wejdę w niego. A, ja w ogóle zapomniałem powiedzieć, nie? Bo gadamy o spoilerami. Ale to będzie w opisie, więc. Bo tak jak mówię. Ma na koncie jakieś morderstwo w Orient Expressie, gangi Londynu. Same filmy. Oj, miniaturzystka został z Anią Taylor-Joy, to było w serial. Nawet nie oglądałem. Jak to nie oglądałeś? No właśnie nie wiem, jak to możliwe. Sam się teraz uświadomiłem sobie, że to jest jakieś niedopatrzenie bardzo poważne. No dokładnie, jak to w ogóle może być? Ja nie się obrazi. Jestem TVP VOD, może dlatego tego nie oglądałeś. Bo TVP nie brzmi zbyt dobrze i VOD. Chociaż ostatnio, to przepraszam, to był TVN. Tak, dygresja. Ostatnio widziałem Czarną Owcę i to jest przywódcy TVN. Jest to jedna z lepszych komedii polskich ostatnich lat. Znaczy wiem, że to nie jest zbyt duża konkurencja, ale bardzo fajne jest Czarna Owca. No, ale wracając do men, budowanie klimatu. Tak, od początku to czuć ten klimat, czuć, że to będzie bardzo symboliczny film, który niby te symbole są, ale te symbole właściwie no nie są jakieś tam, nie wiadomo, co musisz rozkminiać, nie wiadomo ile. Tym bardziej, że jak zobaczysz jakiś jeden symbol i kojarzysz pewne fakty, że film nazywa się Men, że są sami mężczyźni w tym filmie, no to jaka może być tego symbolika? Co to może znaczyć? Jedynie to właśnie o toksycznej męskości, ale ten film właśnie fajnie robi to aurą techniczną. Bo gdyby nie aura techniczna, ten film byłby taki mech, moim zdaniem. Tak mi się wydaje, to już zostało powiedziane, że mężczyźni są źli, że ten mansplaining, że to wszystko. Natomiast klimat tego filmu to jest, tak jak mówisz, to jest to, co jest w tym filmie wartego uwagi. Tak, bo dobrze właśnie jest przekazać, ja lubię właśnie tą formę przekazu nie słowem, a obrazem, czyli wodnymi obrazkami. I dobrze wkomponował muzykę, ta muzyka też jest w ogóle fenomenalna. No i najbardziej przerażające jabłka, jakie widziałem po prostu w kinie. To się śmiałem, tam pisałem tekst na ten temat, się śmiałem, że najbardziej creepy owoc, jaki widziałem, przerzuca mi się na brzoskwinię. No, brzoskwinia to się tylko z Parasite'em kojarzy. Tam Parasite'em. Była a mi się kojarzy z kolei z tamte noce. Tak, oglądałem. No i tam była ta scena z brzoskwinią, tak świetnie zmontowana. Jak oni te robili tą akcję, żeby tą tam służącą chyba, czy kogoś, nie wiem, czy miał jakąś alergię na brzoskwinie. Tak, dobra, już skojarzyłem. Właśnie nie mogłem skojarzyć, bo jak myślę, tak, dokładnie, no, w ogóle to jest też super film. I też jakby, też jest mieszanka gatunkowa, tak, bo tam też są elementy horroru, jak dla mnie w tym filmie. Szczególnie jak się, wiesz, oni... Tam ewidentnie są elementy horroru, całe te z tym duchem z piwnicy, no to przecież to jest ewidentny horror. No tak, ale jest sposób taki, budowania. Tam jest bardzo budowania tego właśnie tych scen. Tak, i właśnie tam jest taka fajna scena, to mi zapadło w pamięć, jak oni tam siedzą. Jest już tam zgaszone światło w którymś tam z pomieszczeń i z tyłu za nimi po schodach wychodzi jakaś postać, tak powoli wychodzi, jakby właśnie jakaś zmora tam wychodziła, nie? Też fajny klimat, tak. No i właśnie tak i zabraliśmy trochę, odeszliśmy od tematu w ogóle. O horrorze rozmawialiśmy i jaki jest Men. A, gadaliśmy o brzoskwinia, bo mi się brzoskwinia kojarzą na przykład z Tamte dni, tamte noce. To była brzoskwinia, prawda? No, też była scena z brzoskwinią. Tak, była scena z brzoskwinią. Chyba taka jedna z bardziej rozpoznawalnych z tego filmu, tak mi się wydaje. Oczywiście poza sceną końcową, Płakuwa, 100%. Tak, no i to właśnie zbudowanie tych elementów i każdy element jest tutaj niby pozornie zbędny, ale tak właściwie potrzebny. I to jest taki trochę paradoks, bo niby to jest potrzebne, ale z drugiej strony ta symbolika jest tak bardzo wprost, że nie potrzebuje co chwila tej symboliki z drugiej strony, tak? Ale i tak to jest świetnie, no oczywiście komentarz na temat mężczyzn, oczywiście no bardzo taki komentarz no, zgeneralizowany i tak dalej, ale no, zrobione jest to umiejętnie, zresztą to też jest, ostatnio było wykorzystane przez parę filmów, chociażby Obiecująca młoda kobieta czy Psie pazury. Nie do końca, jeśli chodzi o Psie pazury, było tam o znęcanie się, ale jakby takie przykłady, tak, tych mężczyzn i to jest taki toksyczne przykłady. Tutaj dorzucona jeszcze jest trauma i próba poradzenia sobie z tą traumą. I ja rozumiem, że ona ma problem, że ona nie lubi mężczyzn. W ogóle, tak, ja to czaję. Ale nie czaję, dlaczego każdy w tym miasteczku
ale to każdy ma twarz Rory'ego Kinneara. Znaczy rozumiem, w sensie zamysł taki scenarzystów. Jest takie podobno zaburzenie, jak gdzieś czytałem w jednej, nie wiem, z recenzji czy z czegoś, że jest takie zaburzenie, że osoba postrzega wszystkich ludzi, jakby ludzie mieli taką samą twarz. Okej, dobra, czaję to. I ja bym w stanie, bo ja bym chciał rozłożyć ten film na dwie części, w sensie, bo jeśli przyjmijmy fakt taki, że Harper to, co widzi, jest realne. Że to nie jest, nie wiem, projekt w jej mózgu i tak dalej. Wszystko jest realne. Przyjeżdża właśnie do miasteczka, widzi tego pierwszego ziomka, Rory'ego Kinneara, który jest spoko ziomkiem. Trochę czasem tam walnie jakimś sucharem i jest trochę nieokrzesany, ale jego żarcik z pubem jest wspaniały. Uwielbiam ten żarcik. Jeszcze w tym filmie jest fajny humor właśnie na początku. Bo tam jest ten żarcik, że on mówi, że do pubu się idzie 5 minut, a wraca się z pół godziny. Niby suchar, ale mnie rozbawiło akurat, nie? Taki było to, nie było to na siłę. No i dobra, i on go spotyka, jest spoko ziomkiem, wszystko git, nie? I idzie potem do tego lasu, idzie w ten tunel, sobie tam zachem się bawi i spotyka wtedy tego Kinneara, który jest nagi i ją prześladuje, goni ją, śledzi i tak dalej. I ja jestem, i właśnie jakby spotkałem najpierw tego nagiego, to bym w sumie zrozumiał, czemu reszta ma taką samą twarz. Bo wtedy, w sensie, spotkała tego pierwszego mężczyznę w tym miasteczku i ten pierwszy mężczyzna ma teraz złe skojarzenia z nim. Więc każdym napotkanym kolejnym widzi tą samą twarz. I to bym zrozumiał. A skoro pierwszy jest pozytywny, a dopiero później spotyka negatywnego, i to mi się gryzie strasznie. Czy ja myślałem, że to właśnie dlatego, że ten mąż ją prześladował i dlatego ona nie bardzo lubi mężczyzn. Ale tak jak kiedyś, wtedy pamiętam, po seansie rozmawialiśmy, to właśnie, że to wtedy bym miał twarz tego męża, nie twarz jakiegoś przypadkowego ziomka. Dokładnie, jeszcze okej, okay, nie musi to być dokładnie twarz jego męża, swojego męża, byłego męża, ale chociażby cecha wspólna, już nie mówi tu nawet o kolorze skóry, tak? Tam on był czarny, to są wszyscy biali. Ale no nie wiem, coś, cokolwiek wspólnego, nie wiem, podobne, nie wiem, nos, oczy, czy fryzura, postura, a tu jest, każdy jest inny niż on generalnie i to mi się właśnie tak... Trochę gryzło właśnie, o to chodzi, nie? Więc, znaczy cieszę się, że Rory Kinnear zagrał i to jest ogromny plus tego filmu, w sensie jego gra aktorska, tak? To jest bardzo spoko, nie? Tylko właśnie jakby tak bardzo przeanalizować to i pomyśleć o tym, co chciał Alex przekazać tym właśnie bohaterem i tymi jego obliczami, no to tak, no to spoko, lubisz Rory'ego, go wrzuciłeś w 8 ról, trochę nie po kolei. Jakbyś wrzucił to w innej kolejności, to bardziej w tym uwierzył, a tak nie do końca w ten sposób to wierzę, tak? I znaczy, to oczywiście jest pierwsze rozumowanie, bo jeszcze kończąc wątek rozumowania takiego, powiedzmy, realnego, to ja bym był chyba lekko zdziwiony, że każdy ma tą samą postać. Chyba, że faktycznie ona jest, ma tą przypadłość, co mówiłeś. Okej, okay. Ale możemy też przyjąć tą drugą opcję, czyli że to są projekcje w jej mózgu. Gdzie też to się oczywiście gryzie, bo jakby to była projekcja w jej mózgu, no to wszędzie pewnie widziała swojego byłego męża, a nie przypadkowego typa. Nie, ale chciałem powiedzieć, że po prostu to takie uśrednienie, tacy sami. Halo, halo. Tak, ja słyszę. Tak, słyszę, cię słyszę. Tak, słyszałem cię, tak. Tak, no dobrze, tak, usterki po prostu żubr. Nadetnął ci na... No i co tam, Wojtku, słyszysz? Nie wiem, w którym momencie skończyłem. Trzeba coś mówić? A, okej. Okay. Tak, bo coś chyba nałączył, bo... tak, że uśrednienie tych bohaterów. Tak, że uśrednienie bohaterów, że każdy jakby mężczyzna jest w sensie taki sam, tak? Tak. Tak, bo tam nie ma żadnej pozytywnej... Znaczy, pozornie są na początku, tak? Pozornie są, ale... Suma summarum, potem się okazuje, że każdy jest zły, tak? Właściwie, nie? Czy jeszcze kminiłem jedną rzecz, czemu ona ma inną projekcję? Bo w sumie to może być pierwszy napotkany mężczyzna, chociaż raczej nie. Trudno mi to wyobrazić sobie w sumie. W sensie chodzi mi o to, że dobra, jej mąż zginął. W sensie nie popełnił samobójstwa moim zdaniem. On po prostu się poślizgnął, bo wszedł na ten balkon i się poślizgnął i spadł po prostu niechcący. Bo gdyby on popełnił samobójstwo, to raczej by skoczył sobie tak do przodu, a nie twarzą w kierunku balkonu. Więc to jest trochę tak nielogiczne. I ona może ma jakieś poczucie winy lekkie, że jednak trochę przez nią on jednak poszedł na tą górę, wyrzuciła go z tego pokoju, jakby trochę przez nią on jednak zginął. Wiadomo, że tam w złości mówiła, że ma generalnie gdzieś, czy on się tam potem zabije, czy się nie zabije, ona chce żyć dalej i tak dalej. Ale myślę, że jednak w głowie cały czas ma lekkie te poczucie winy, że no
była w toksycznym związku, ale nigdy nie życzyła mu śmierci po prostu, więc ma może lekkie poczucie winy i nie chce może właśnie, żeby każdy z nich miał tą samą twarz jak jej mąż, a może z drugiej strony właśnie jeszcze w drugą stronę, albo trzecią, już nie wiem, która to strona, żeby nie miała złych skojarzeń, więc wytwarza projekcje w mózgu pierwszego napotkanego mężczyzny w tym miasteczku. To ma sens. No? To ma sens. Właśnie na tyle ostatnio wpadłem. I to właśnie świadczy o tym, że ten film jest dobry. Generalnie, bo człowiek rozkminia cały czas, tak? I może przyjść coś do głowy. I to właśnie ten komentarz, wiadomo, jest taki bardzo generyczny, w sensie jest bardzo w jedną stronę nastawiony. Ja nie lubię generalizacji, to tutaj jest generalizacja na fulla. Bo nawet w takiej obiecującej młodej kobiecie to jednak były różne te odcienie tej męskości, tych relacji, tak. Wiadomo, to też inny, trochę inny gatunek i wiadomo, czy w Psich Pazurach też były jakieś akcenty tam pozytywne. Chociażby w roli Jesse'ego Plymouth'a, który był poziomkiem. Właściwie dorany przyłóż, nie? A tutaj no wszyscy są źli, to bardzo, tak? W kolei możemy jeszcze powiedzieć o tym, że finał to już jest jazda po bandzie. Ja ten finał chłonąłem, po prostu patrzyłem, jak to jest wykonane w ogóle, bo te różne zniekształcenia, że te porody, których było ich tam 5 albo 6, nie wiem, 3 na pewno, bo 3 były pokazane dość w takim powolnym tempie. I jak to jest wykonane technicznie, że to w ogóle nie wygląda sztucznie, a to naprawdę wygląda na papierze, to nie wyobrażasz sobie tego, żeby w filmie zostało to dobrze wykonane. A jest to wykonane perfekcyjnie i mam nadzieję, że chociaż jakaś nominacja do Oscara tam wjedzie, chociaż oni tak nie lubią kina takiego dziwnego, specyficznego, gatunkowego. Chociaż Ex Machina akurat miała, chociaż taki Ex Machina to jednak bardziej jest przyziemny. przyziemny film. No i te wszystkie te różne deformacje, potem ten body horror, co tam wjeżdża, który oczywiście ma symbolikę w tym, co się stało wcześniej z jej mężem, tak, że jak spadł, wiesz, na to ogrodzenie, nadział się ręką na ogrodzenie, a to w tym samym miejscu, potem tam się wyczyniają niezbyt no, sympatyczne rzeczy. Tylko ja po dziś dzień nie wiem, o co chodziło w ostatniej scenie. Czy ty już przemyślałeś sprawę? Z tym mężem, on się pojawił, tak? Nie, mąż to, że spoko. Mąż to, że się pojawił, to spoko, bo to ostatnia jakby konfrontacja z tym mężem, tak dalej, ale bardziej mi chodzi o to, że... A, już wiem, o co ci chodzi. O to, że ona siedziała na schodach i przyszła do niej ta siostra. Czy tam tak, ta jej przyjaciółka, czy to... Tak. To tam dalej nie wiem, co to był dla niej. Ja też nie pamiętam, chyba przyjaciółka. Która jest w ciąży? No. O co chodzi? Nie no, może nie wiem, mi się wydaje, że to może być coś z powtarzalnością, że to się wszystko, że za każdym razem jest to samo, to może potem będzie jakby to samo, że ona jest w ciąży, więc urodzi kolejnego mężczyznę, który będzie zachowywał tak samo jak ci wcześniejsi. A. Taka powtarzalność po prostu zachowań. A, no to miałoby, no to racja, to miałoby sens patrząc na te wszystkie porody i na to, że każdy napotkany mężczyzna w tym miasteczku ma taką samą twarz, że to tak, to jest stopniowanie powtarzalności aż do wielkiego finału. No może. Ja tak kminiłem w ogóle, bo już ja jeszcze przez chwilę miałem taką wizję, że nie tylko ten mąż był zły, ale też jej przyjaciółka i że to jest dziecko jego. I ona mu i nie chce powiedzieć, tak dalej, nie? Też tak może być, tak? Że, bo w sumie do końca też nie wiadomo, o co oni tam się spierają. Znaczy, wiadomo, on był toksyczny, tak? Bo był. Znaczy, tak nam scenarzyści mówią, żebyśmy w to wierzyli. Właściwie, tak? Wiadomo, on zachowuje się tam dosyć agresywnie i tak dalej, uderza ją, no to tak, no to ziomek nie robi się, tak? Wiadomo. Ale jakby cała geneza tego, dlaczego ona chce się z nim rozstać, to też nie wiemy, tak? Więc może tam była jakaś zdrada, cholera. Tam chyba nie było nic o zdradzie. Wydaje mi się, że nie było. To jest bardzo tak... Chyba nie było. Ona chyba się bardziej czuła jakoś, nie wiem, niedoceniana, że nie może rozwinąć skrzydeł bardziej niż zdrada. Przynajmniej tak to odebrałem, ale... To może jest, nie wiem, to jest jakiś uniwersum Jessie Buckley w ogóle. Bo bardzo podobną rolę grała w Córce. Zresztą... To generalnie Jessie Buckley, która gra tą młodą Olivia Colman. I tam też są takie motywy, że ona po prostu szybko urodziła i tak nie osiągnęła zbyt wiele i tak dalej. No, to jest mały spoiler, ale generalnie tak mi się skojarzyło. Ona chyba ma taki wątek, bo widział film z nią, Wild Rose się nazywał po polsku, znaczy po angielsku, gdzie ona grała taką dziewczynę, która chciała robić karierę w country, ale miała 2 dzieci i nie mogła.
To się nie jest to Jesse Buckley. To już trzeci film. I zestawienie jakieś robię. Rolę Jesse Buckley, w której ma problemy z dziećmi i ze swoją karierą. No, tylko to akurat nie miała dzieci. Chociaż cholera wie, może miała. Może jest jakaś tam symbolika ukryta, nie wiem. I straciła, bo coś jest, tam. Nie, w ogóle uważam, że Jesse Buckley bardzo ładnie dobiera. Jakby ma nosa do ciekawych filmów, ciekawych projektów. Tak, jak najbardziej. Jeszcze grała w tym serialu Tabu. Jeszcze był taki film, teraz wyleciał mi z głowy. O rany, raz sobie sprawdzę, czy Jesse Buckley... Tym. Może pora z tym skończyć, grała. A no, tym, to przede wszystkim, tak, to przede wszystkim, tak, w ogóle to jest wspaniały film, uwielbiam ten film i też taki do przemyślenia, bo tam jest ten komentarz grubym niczym szyty znowu i tam też są jakieś tam dziwne akcje, jeśli chodzi o dorastanie i w ogóle no, komentarz na temat śmierci trochę, nie? Śmierci i starzenia się w ogóle. I tam też była dosyć interpretacja osób, była też taka wszechstronna, tak jak przy Men. Pod ciemnymi gwiazdami jeszcze był film. O, tam była też wspaniała. O, pod no ciemnymi gwiazdami też. No, Fargo jeszcze grała, to był chyba drugi sezon. No, ma tam właśnie dużo takich fajnych ról. Ona ma, nie wiem, 30 parę lat? 32. No, 32 lata, ja jej strasznie kibicuję, bardzo ciekawa aktorka i mam nadzieję, że w końcu dobije się tego Oscara. Znaczy w sumie miała chyba dopiero pierwszą nominację, chociaż za może pora z tym skończyć, powinna dostać swoją pierwszą nominację. Za drugą dostała córkę, za trzecią za Men powinna też dostać. I Rory też. No więc tak kończąc już na temat filmu Men. Nie jest to może mój ulubiony film, ale to jest takie dziwne, co teraz pewnie powiem. Nie jest to mój ulubiony film, ale pewnie znajdzie się w top 10 tego roku. Już tak obstawiam. Nie? Może nawet tak gdzieś mi na miejscu siódmym, tak może gdzieś tam być. Bo jest ciekawe, właśnie uruchamia dialog. Ja lubię takie filmy, jak potem wyjdziesz po seansie i tak rozkminiasz, o co tam chodziło, szczególnie fajnie potem w internecie poczytać różne interpretacje. I nawet jak film ci się nie podoba, to jednak ma coś w sobie, że jednak rozkminiasz to przez jakiś czas. No i na pewno każdy doceni jednak aurę audiowizualną. Nie wiem, czy to jest najlepszy film Alexa? Chyba nie. Chociaż trudno, jest trochę inny w sumie od tych. To też jest dziwne. Właśnie tak czuć, ale na pewno czuć jego styl i jego zdjęcia tutaj, czuć, że po prostu to jest jego film. Na przykład te flashbacki z przeszłości z byłym mężem bardzo mi się kojarzyły z Ex Machiną. Brakowało mi tylko jeszcze tam Oscara Isaaca, który zacznie tańczyć. Isaac jako mąż. No, tak. Po prostu kolejny uniwersum, nie? To jest Alexa Gerlanda z kolei, nie? No de facto Alex Gerdon tych filmów za dużo to nie robił, bo jakieś trzy i serial, nie? Dobrze mówię? Ex Machina, tak. Anihilacja, Men i Devs. No. Ja nie wiem, czy on wcześniej nie był jakimś scenarzystą bardziej niż producentem, znaczy niż reżyserem. Tak, no bo to też trochę dziwne. Tak, bo scenarzystą był między innymi, nie wiem, 28 patrzy tej, że scenariusz ma, nie wiem, do Dreda, do tego z Karlem Urbanem, do Strony Słońca, tego 28 dni później. A to spoko, a to nawet nie wiedziałem, że do Dreda w ogóle nie pasuje mi to do niego, nie? To wiesz, na parzankach to uwielbiam zresztą ten film, tak? Strasznie lubię, tak? Czy w Stronę Słońca to też taki popcornek w sumie. 28 dni później z kolei o już bardziej w estetyce horroru jesteśmy, no bo to zombie. Też jeden z lepszych filmów o zombie, tak swoją drogą, nie? No, to ciekawe, no. I teraz sobie ziomeczek wyreżyseruje. No i bardzo dobrze, niech sobie reżyseruje. Ja czekam na jego kolejne filmy, czyli przyszły rok, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Film pod tytułem... Tak, ma być Civil War. Civil War, dokładnie. I ktoś tam gra znany? Chyba kimś... Kirsten Dunst. A, no. I Wagner Moura, to jest chyba ten z Morze, no. Kokaina, te sprawy. Narcos. Narcos. No, on chyba w Narcosie grał Pablo Escobara. Zresztą nie wygląda jak Pablo Escobar, ale tak mi się kojarzy jego nazwisko. No, grał w Narcosie, ale on innym. Grał? No, tak, Pablo Escobara grał. Mi się wydawało, że ten grał w Narcos, ten Pedro Pascal. On nie grał w Narcos? Tak, grał, w każdym sezonie nawet. Znaczy w tych pierwszych bez Meksyku, nie? Bo tam były cztery sezony, trzy były, które no, bazowały głównie na Pablo Escobarze, a potem Escobara już nie było, to wzięli się za Carter Cali bodajże i tam jeszcze był Boy
Holbrook, chyba tak? Oni grali właśnie dwóch agentów, a Pedro Pascal był w każdym sezonie. A Holbrooka nie było, tylko tam chyba czasem coś powiedział jako narrator. No i w ogóle też polecam, Narcos jest super. I właśnie ten, no, on jako Escobar był świetny. No i to właśnie będziemy kończyć na temat Men. Ja summa summarum, ja mówię, jak ja wyszedłem z seansu, to chciałem dać 8, 8,5. Przemyślałem 7,5. Teraz jestem bliski z kolei 6, ale z kolei tak trochę pogadaliśmy o tym finale i ty nawet jak trochę, tak mówię, zbyt otwarty jest, a z drugiej strony teraz trochę doceniam tą otwartość i tak, no, pozostanę jednak przy mojej pierwszej ocenie, która będzie się pewnie zmieniać jeszcze co jakiś czas, ale póki co 7,5 ode mnie. U mnie, patrzę, wystawiłem mu 9. Co? Na razie nie zmieniam chyba do kolejnego seansu. No okej, no to może spotkamy się, nie wiem, kiedyś tam w podsumowaniu roku na przykład i wrócimy do tego tematu. Myślę, że do końca roku to na jakimś streamingu się pojawi i będzie można sobie odświeżyć, bo ja też na pewno sobie zrobię ponowny seans. I dobrze, i sprawdzę sobie czas, ile my tu tam sobie gadamy, ile gaworzymy. No to już trochę gaworzymy. 50 minut chyba. 54 minuty. Kiedy to się stało? 54 minuty. Nie wiem, kiedy no tak, zresztą było trochę problemów technicznych, to... No tak, trochę tam wiadomo odejdzie od tego montażu, ale no, myślałem, że jeszcze pogadamy trochę o tych innych filmach, co każdy z nas widział, ale to chyba zostawimy sobie na inną okazję. O newsach chciałem pogadać, ale też widzę to, że to już... Bo już tak... Znaczy, możemy w skrócie w sumie pomówić jeszcze, bo w sumie maj był ciekawy, no bo mieliśmy festiwal w Cannes, mieliśmy też Star Wars Celebrity. No wiadomo, była najważniejsza sprawa w dziejach kina, w dziejach świata, o której nie chce mi się już gadać, wiadomo, że o Depie i Amber Heard to ile można. No, ale no, tam fajnie, no bo nasz Skolimowski zdobył nagrodę. I tak... Szkoda, że nic Cronenberg nie zdobył. Tak, właśnie. W ogóle tam była jazda z tym Cronenbergiem, przecież ludzie z sali wychodzili, tak? Jakby nie wiedzieli, na co idą, nie? Znaczy, nie, myślę, że gdyby Cronenberg coś dostał w Cannes, to wiesz, jakby dystrybucja byłaby... Może, nie wiem, lepsza. Tak, no, a tak nie wiadomo, co z tym filmem będzie. Nawet nie wiadomo, czy ten film do Polski trafi. No, a to jest trochę bardzo dziwny film. To bardziej, ten film trochę mi, znaczy, jak dla mnie, on bardzo pasuje do kin, ale jeśli on trafi chyba do Polski, no to chyba tylko albo na jakieś pokazy w kinach studyjnych, gdzie robił jakieś tematyczne filmy, takich chociażby, no chociażby w moim kinie Iluzją na Dzień Dziecka kiedyś, pamiętam. Był opuszczony Mordercza Opona i Dyrskin. I to było jedno z niewielu kin takich, powiedzmy, studyjnych, pozafestiwalowych, gdzie ten film był grany. Więc może przy okazji... Na Dzień Dziecka taki pokaz? Tak, dokładnie. No. Znaczy, nie pamiętam, czy Dyrskin chyba był dzień później, ale na Dzień Dziecka na pewno była Mordercza Opona. Tam, wiesz, seans był chyba tam 20 albo 20:30, coś takiego, nie? No, ale potem dzięki temu, że była Mordercza Opona, to jeszcze dostaliśmy Dyrskina, czyli tam graliśmy chyba 2-3 razy. No i właśnie ten Cronenberg, to boję się, właśnie trafi jakiś festiwal, ewentualnie może Splat. Splat może tutaj trochę podziałać i może w jakimś swoim cyklu go puścić, bo oni poza tym, że mają swój festiwal, to widziałem, chyba teraz będzie w kinie, nie wiem czy nawet nie w Warszawie, nie wiem czy nie w kinie Muranów. Tak, w kinie Muranów będzie właśnie Wściekłość wyświetlana. W ramach jakiejś tam klasyki. No, w ramach jakiejś tam klasyki. Nie wiem, czy nie w kinotece. Mi się wydawało, że w kinotece to było. Chyba tak, no to miał. A, w kinotece. A to miałoby sens, no bo w kinotece jest Splat przecież, a nie w Muranowie. W Muranowie też. Już mi się myli to wszystko, nie? Tych festiwali za dużo jest. Nie, kiedyś to w ogóle, wiesz, Splat to był w dwóch miastach, a teraz oni się rozszerzają, nie? I Wrocław i tam był... To był w ogóle tylko chyba w jednym, tylko w Lublinie był na Lublinie. Początku. W Lublinie chyba potem doszła Warszawa, ale to też chyba w paru latach. No bo to jest młody festiwal, tak? Ja bardzo wszystko szanuję, co robiła Monika Stolac jako organizatorka i co, jak ona to wszystko spina do kupy i że to jakoś funkcjonuje, co mówi ta sprawa i strasznie charyzmatyczna osoba i zaczyna w końcu dziać jakieś tam wywiady i tak dalej. No, tylko mam nadzieję, że jednak ten repertuar festiwalowy będzie w tym roku trochę wcześniej pokazany, bo to, że oni w tym roku pokazali,
nie w tym, w zeszłym, że był ten festiwal online, ale do końca nie wiadomo było, co będzie na tym festiwalu. Właściwie dzień przed, więc jakbym chciał coś zobaczyć w kinie, no to nie miałem wyboru, albo do kina, albo na streaming właściwie, no tak ciemno właściwie, nie? Ale tak czekam i fajnie, że teraz Splat robi coś więcej poza swoim festiwalem, właśnie mają jakieś tam swoje jeszcze dodatkowe eventy w różnych kinach i właśnie Wściekłość, no i odnośnie tego Cronenberga liczę na to, ale to po cichu liczę tutaj na jakiś M2 Films albo na Velvet, o, Velvet Spoon, to pasuje do tego dystrybutora. No, czy Gutek też potrafi zaskoczyć? No, Gutka chociażby był Climax, tak? Który też nie jest takim najzwyklejszym filmem, prawda? Ja w Ameryce to na VOD ten film trafi 21 czerwca już, czyli pewnie już na festiwal w Toronto będą kopie, podejrzewam, że od 21 czerwca. Aha, to ewentualnie on może trafić na jakiś stream kinowy, nie wiem, Moje Kino na przykład, albo nie wiem, jakieś Nowe Horyzonty na ich platformę. No tak, no właśnie, to tak, no boję się tego, nie może go nie być, nie? Kino. No zobaczymy, no ja śledzę cały czas, śledzimy ja i ty, bardzo fajnego bloga Cronenbergia, polecamy serdecznie. Tak. Super, świetny człowiek ty prowadzi, miał swój podcast też z Dianą Dąbrowską i był dwa nawet. Trzy godziny. Ten pierwszy był 3 godziny trwał, a ten drugi... Ten drugi ten, 3,5, 3,20? No. Ja tak pamiętam, pracowałem wtedy i nie miałem bardzo czasu go posłuchać. Mówię, wracam na domu, już nie będę go słuchał, pewnie się skończył, nie? A potem informacje ze 3,5 godziny. Bym dojechał do domu, jeszcze poszedłbym spać i niby jeszcze gadali, nie? No i tak, no, właśnie no szkoda mi tego. Jakbyś po północy skończyli. Wiadomo, jest straszne, nie? Co, a ja mówię, godzinę będziemy gadać, tak? Challenge accept. To nie wiem, kto to będzie tyle słuchał. No, bo tak, bo to już godzinkę gadamy i się rozgadaliśmy. Niby tylko o dwóch filmach zaczęliśmy mówić, a tu tyle czasu wyszło. No, ale ty mnie znasz i wiesz, że krótko to tak ciężko czasem coś powiedzieć. Tak. Krótko opinię napisać to jest, naprawdę szanuję, pozdrawiam mnie tylko popkultura, który potrafi pyk napisać 5 zdań o jednym tytule i wszyscy dają mu lajki albo nie lajki, zależy jakie ma jakie podejście do jego filmu, ale sama jego forma jest spoko, a ja piszę na minimum 500 słów, tak? Nie potrafię, bo ja mój sam skrót ma tyle, co jego ten, co jego cała opinia. No więc no trudno, no. Tak wyszło. Tak wyszło. Dobrze, no to o Star Wars Celebration to ja właściwie już porozmawiałem z Łukaszem Wilgoszem w podcaście w ramach Popcorn Podcast. Chociaż może ty masz coś do powiedzenia. Nie wyszło. A, dobrze, to dziękujemy. Co ty masz do powiedzenia na temat Star Wars? Zgadzasz się z nami, że jednak to jest w kółko to samo? Czekasz na coś, czy w ogóle aż tak nie obchodzi mnie to? Nie wiem, w sensie faktycznie jest coś w tym, że oni cały czas wałkują tych samych bohaterów i cały czas musi być powiązania z tym, co już było. A jak próbują coś... Znaczy, to też mi się wydaje, że to trochę fandom winny jest, no bo jak zrobili coś innego, nie wiem, typu Last Jedi, to teraz fandom będzie dajcie coś nowego. Tak, to mówisz, no fandom jest tu bardzo winny, bo gdyby nie fandom, no to Disney bo wszedłby w kierunku, który zupełnie innym, tak? I by kontynuowali to, co zaczęli chociażby w ostatnim Jedi. Chociażby estetycznie i, nie wiem, scenariuszowo, żeby czasem coś tam pozmieniać. Nie wiem, ostatni Jedi bardzo mi się podobał. Tak, jest wspaniały. No, więc generalnie jesteś tego samego zdania, no więc... No, co mi pozostało rzec? Będzie trzeba czekać. Będzie trzeba czekać, a już w sumie już niedługo, bo znaczy, jeśli chodzi o Star Wars Celebration, to najbardziej czekam na ten Skeleton Crew, o tych młodych ziomkach, co podróżują w kosmosie. To może być chyba jedyny jakiś taki projekt nowatorski, chociaż chyba, że faktycznie tak jak chociażby i Łukasz Wielgosz mówił i ja, że znowu wcisnął tam jakichś Skywalkerów, czy cokolwiek innego. Mam nadzieję, że nie, że jednak może być owszem jakieś mrugnięcie okiem czy coś, ale niech zrobi zupełnie coś nowego, nowych bohaterów, wszystko. A nie cały czas ten biedny Luke Skywalker chodzi w tym CGI, po prostu już tej tapety nie ściąga z siebie w ogóle, bo to nawet nie ma sensu. To jest wykorzystywane.
czy wykorzystywanie tego Boba Fety małego, tak? A Shoka jeszcze okej, no bo to jest niby nowa postać, ale z drugiej strony, skoro była już w Mandalorianie jako cameo, można powiedzieć, znaczy cameo, rola drugoplanowa, to po co ją potem wciągają do tego biednego Boba Fety, gdzie on nie może sobie znaleźć miejsca w tym serialu, bo go właściwie wyrzucili w połowie, nie? No i takie to wszystko bez ładu i składu, nie? No to pytam, bo ja jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen, może dlatego tak dużo od nich wymagam też, nie? Bo ja chcę, żeby w końcu było coś nowego, bo ile można w kółko to samo. No w sumie na przykład mi się Rogue One bardzo podobało. Jest to, ja ci powiem, że mam w tym filmie problem, ale po tym, co potem zobaczyłem właśnie inne te ostatniego Skywalkera, nie, Han Solo to jeszcze był też spoko, ostatniego Skywalkera, czy właśnie drugą połowę, drugie sezon Mando, no to trochę doceniłem ten film, bo ten film, on słabo buduje relacje między bohaterami, moim zdaniem. Ostatnie pół godziny jest wybitne, czuć tą walkę, te kroczące wielkie maszyny, czuć jaką moc, czuć Vadera, tak, co on odwala pod koniec, jest wspaniałe. Tak, ale sporo to było, jak on się pojawił z tym, tylko widać, znaczy na początku jest tylko ten taki ciemność i potem tylko ten miecz się zapalający i wyłania się Vader, to było jak z horroru. Tak. Tak, no, coś wspaniałego. I on przez wszystkie części Gwiezdnych Wojen nie pokazał tyle mocy, co pokazał w tej jednej scenie. Bo oni tam rzucą wszystkimi, coś tam, tym mieczem tam walczył, no, coś wspaniałego, nie? To było, no. Ale tak jak mówię, trochę doceniam bardziej ten film po latach i chyba go sobie odświeżę, może bardziej doceniam. Znaczy, ja wtedy dałem mu chyba 6,5, coś takiego, nie? Może trochę byłem, może zbyt krytycznie do niego podszedłem, ale teraz właśnie chyba bardziej bym docenił przez to, co Disney odwala trochę, nie? Bo fakt faktem, było to coś innego. Były tam nawiązania i tak dalej. Nie czułem co prawda za dużo tam tej mocy, czego chyba mi trochę brakowało, ale teraz, no tak doceniam bardziej ten film. No ale oczywiście na podstawie tego filmu też będą robili teraz prequel, tak? O Andorze, nie? Który wygląda nawet ciekawie, ten cały projekt, no ale znowu cofamy się, nie? Dlaczego nie możemy iść do przodu? Tylko cofamy się. Nie wiem. Komuś, ktoś chyba bardzo lubi w tym Disneyu flashbacki z Wietnamu, no bo inaczej tego nazwać nie potrafię. Dobrze, drogi Wojtku, będziemy kończyć. Tak słowem końcowym, myślę, że wrócimy chyba w lipcu. Może będzie mniejsze problemy techniczne, bo chwilę mi tam zrywało nam połączenie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy, wyjdzie. Będzie dobrze. Będzie okej. Okay. Będzie dobrze. Będzie okej. Okay. Ale jeśli chodzi, jak spotkamy się w lipcu, to ja ci powiem, że nie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Znaczy, wiadomo, wychodzi Jurassic World, na którego czekam, bo dinozaury zawsze spoko. I wraca stara obsada z klasycznych filmów. Tylko na razie tym razem nas nie oszukują, jak przy powstaniu części, gdzie miał być Jeff Goldblum. No i był. W pierwszej, drugiej i ostatniej scenie. Powiedział trzy zdania na cały film. I tak de facto nie wiem, czy... A, no, Bas Astral, spoko, animacja, tak? Pixar zawsze no. Spoko. I polskie polskie filmy, polski film science fiction ma wejść do kin. Tak? Ten o bardzo ciekawym tytule Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę. Bardzo fajny tytuł. A faktycznie, a to chyba weszło niedawno, bo jak robiłem research jakiś czas temu, to nie było tego tytułu na filmie. Może go wrzucili. Polskie science fiction brzmi jak jakiś widelec wytrzynowy, czyli coś, co generalnie nie powinno się udać, ale może się uda. I w ogóle czcionka jest trochę jak był ten film Dziewczyna z szafy, trochę mi tak się kojarzy, ale to nie ten twórca. Co zrobił w ogóle Michał Krzywicki? Kim jest Michał Krzywicki? Michał Krzywicki, mój drogi, to jest człowiek, który zrobił takie filmy jak Myszy i Szczury, Kontrakt, Kurat. Podejrzewam, że to wszystko są krótkie metraże. Raczej Tak wygląda. Tak, raczej tak. To jest chyba jego debiut fabularny. To z kolei jest motywujące, optymistyczne, bo ostatnio mam bardzo dużo dobrych polskich debiutów. Taki był Ostatni Komers, wiem, że lubisz. Ostatniego Komersa. To był też dobry debiut. Supernowa, super debiut. Teściowie, też debiut. Więc tych, i to, no, tych debiutów trochę było, ale debiutować kinem science fiction, to też jest dosyć ryzykowne. Nie, chyba nie było polskiego kina, nie, był polski film science fiction, no był. Chyba ostatnio, coś tam z pudełkiem był, nie? A, o niebieskim tym niebieskim pudełkiem. Tak, i to był chyba ten Bodo Coxa, chyba film, zresztą? No chyba tak, tak mi się wydaje, że to był chyba Bodo Coxa. Tak, bo najpierw on uwielbiam Dziewczynę z szafy, więc tak, Bodo Coxa ten jest... Tak, tak, to był fajny film, a tego drugiego to nie widziałem akurat, ale był jeszcze jeden film science fiction polski, Avalon z Małgorzatą Foremniak w koprodukcji japońskiej.
A nie z niebieskim, z magicznym pudełkiem. A, z To był magicznym. człowiek z magicznym pudełkiem. A no właśnie, a to nie to ma ile? Z 2-3 lata? 5 lat temu! Ojej. 2017 rok. To już czas leci, nie? Ale czy ten czas właśnie tak leci? Ja pamiętam jakiś czas temu był jakiś temat na Facebooku pod tytułem jaki film science fiction z ostatnich 10 lat? A ja tam dystyk 9, nie? A kumpel mówił. Wiesz co, wiesz ile ma ten film? No nie wiem, z 5? Tak, 12. Naprawdę? Kiedy, nie? Kiedy to się stało, nie? No i tak właściwie to nie ma na co czekać. Tak de facto w tym czerwcu jest właściwie ten Jurassic Park. No w serialach wiem jest, znaczy, nie, w serialach jest więcej. Poza tym, że Boys już ruszył, to myślę, że o Boys sobie porozmawiamy. Bo... Muszę nadrobić. Poprzednie dwa sezony były super. Tak, ekstra, nie? No teraz i myślę, że on chyba się skończy w czerwcu, bo to jest chyba z 8 odcinków, wyszło już 3 i co tydzień chyba będą po 2-3, a to pewnie będzie z 8 odcinków, to się zamknie w czerwcu. No ale chodzi czwarty sezon Westworlda, nie jestem zainteresowany, bo już przez drugi nie przybrnąłem. Przybrnąłem? Nie, chyba nie przybrnąłem. Pierwszy spoko, drugi nie. Już to nie było to samo niestety. A, no jest ten nowy serial z Andrzejem Sewerynem, królowa. Ten o tym... Dark Queen. Czekaj, czy on będzie grał drag queen? Tak, dokładnie. No to? Tak, jestem ciekaw tego projektu. Nie no, Seweryn jest dobrym aktorem, dokładnie. Więc sobie poradzi. No, jak ja na przykład kiedyś bardzo narzekałem na tego czarnego Mercedesa, to jego rola była tam super. Grał takiego podstarzałego ratomana, był po prostu przewspaniały po prostu. Tak naturalny, tak zabójczy, po prostu uwielbiam. Więc w to wierzę i... Ostatnią pozycją, o której chciałem właściwie powiedzieć, jeśli chodzi o seriali, jest to Człowiek kontra pszczoła. A, to z Atkinsonem. Tak, tak. Więc takie połączenie polowanie na mysz z Jasiem Fasolą, więc ja jestem już kupiony, nie? W ogóle co ciekawe, bo polowanie na mysz, to w ogóle ostatnio ogarnąłem, że to jest w ogóle film Werbińskiego. Tego, co zrobił Piratów z Karaibów. A, tego. No, ja się nie spodziewałem. Patrzę, I zrobił też bardzo dobry film. Jeden z lepszych horrorów, znaczy bardziej takich klimatycznych, czyli Lekarstwo na życie. A no tak, faktycznie, akurat tego nie widziałem, ale no tak. To super, super film, mi się bardzo... Był kiedyś na Netflixie, nie tak dawno chyba był jeszcze na Netflixie. I tak, widziałem chyba, no miesiąc temu chyba nawet go tam gdzieś mi się przewinął. No i to właśnie tak w tym ma w lipcu, o czerwcu będziemy chyba głównie grać o The Boys i o dinozaurach. No chyba, że coś, bo czasem wpada coś nagle na Netflixa, na HBO, czy na Prima. A, zresztą, wiem o czym będziemy rozmawiać. Będziemy jeszcze rozmawiać o Obi-Wan Kenobi. Tak myślę, przynajmniej. Bo 14 czerwca już będziemy w wielkim świecie. Disney Plus w Polsce, wiecie. Już zaraz. I fajnie, a właśnie, i na Disney Plus jest fajny serial, będzie Pani Tommy o tej sekstaśmie Pamela Anderson. Tego jestem ciekaw, dobre oceny na Metacritic miało tam w okolicach 75, no i super obsada, i też twórca Aitonia, więc wszystko się zgadza generalnie. Wszystko się zgadza, czas też nam się zgadza, już dwa razy do mnie z pracy dzwonili, więc chyba powoli kończyć. Pomimo problemów pewnych technicznych udało nam się nagrać ponad godzinę materiału, co się nie spodziewałem, bo to jednak... W sumie o dwóch filmach gadaliśmy, no i ile można gadać, to pogania. Moment, wiadomo, myślę, że o moment to moglibyśmy jeszcze gadać 3 godziny, jakbyśmy bardzo chcieli. Byśmy analizowali, nie wiem, każdy ruch warg, tak? Każdego bohatera, nie wiem, minę każdego Rodego Kinara, tak? I tak dalej. Rodego, już dobrze, zapamiętałem, nie? Nie mylę, nie? Co mam w zwyczaju, nie? Tak, niezapomniany Simon. No i tak, come on, będziemy kończyć. I co? Ja serdecznie zapraszam jeszcze raz na bloga Ogiem Bagiennika, bo zdecydowanie ma tam za mało tych wszystkich kliknięć. Zapraszam też również na mojego bloga, na Instagrama, Ponton Mówi, również na YouTube'a. Już niebawem, my chyba w dzień, w którym prawdopodobnie opublikuję ten podcast, to również opublikuję kolejną kompilację. I wracam też do nagrywania podcastu, wracam do dużo innych rzeczy. I co? Dziękuję Ci, Wojtku, jeszcze raz za rozmowę. Możesz pozdrowić to. Ja dziękuję za zaproszenie. Ależ proszę, jestem jak zawsze bardzo fajnie się gadało. Również, tak, też jestem tego samego zdania. Mam nadzieję, że co miesiąc będziemy się spotykać gdzieś na początku miesiąca. Będziemy robić sobie takie podsumowanko. Może zmienimy trochę formułę, kto wie, może trochę jeszcze pogadamy więcej o tych newsach, mniej naszych opinii.
albo skrótowej, tak, i tak w to nie wierzę, że to się uda, że to będzie skrótowo. W każdym razie dziękujemy. Jeśli dotarliście do tego momentu, to jest chyba już spoko. To już spoko, więc ja serdecznie się żegnam i słyszymy się za miesiąc. Pożegnam się ładnie z Wojtkiem. Nie robię tego live, więc nie wiem właściwie, jak macie to zrobić. Zawsze możecie napisać w komentarzu. Pozdro Wojtek. No. No, to się żegnamy. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Hej. Pa.